Siema, ja jestem Pan Burza, dzisiaj nagrywamy pierwszy odcinek z serii Minecraft Brygada i na razie mam... Będziemy tutaj grać oczywiście z innymi osobami, tutaj... Jezu, ale mam lagi trochę. Jak tu widzicie, witam na serwerze Minecraft Brygada, wykupiłem serwer i będą tu oprócz mnie jeszcze 3 osoby, więc będą na razie 4. Mamy limit na 5, już wchodzimy na serwer, bo jeszcze nie byłem na tym serwerze, więc musi się chyba wszystko wygenerować. Sprawdzimy to, także... Czemu tu jest to tak dziwnie? Czy tak zawsze jest w Minecraftcie? Przepraszam. Tak dziwnie się wygenerowało. Dobra, nieważne. Albo ktoś mi się włamał na serwa. Taka też jest możliwość XD. Dobra, tam mamy świątynię. Tam... Nie, gdzieś jeszcze coś jest? Jesteśmy na sawannie. Teraz pytanie, czy ja bym chciał gdzieś indziej iść? W ogóle sorry, jeżeli macie echo, ale no tak wyszło. Dobra, może najpierw zabijmy sobie kurczaka. Jesteśmy na wersji... był trochę lag. Jesteśmy na wersji 1.14.4 i czasem będą lagi, ale to wina trochę mojego kompa. No i co? Gramy, idziemy gdzieś w tą stronę, żeby sobie... O, tu wymarzę sobie taki hotel normalnie, nie? Tą górę się zburzy i tu będzie taki... Wielki hotel, no. Dobra, idziemy ściąć sobie drewno. Idziemy ściąć sobie drewno. I zobaczymy, co będzie dalej. No i co? Na razie nic nie pozostanie, tylko te początki nudne, które zawsze wszystkich muszą nękać. Później oczywiście będzie ciekawiej. No i co? I gramy. Następny odcinek pewnie będzie z kimś, tylko teraz nie nagrywam z kimś, bo... No chyba, że nagle w trakcie odcinka do mnie zadzwoni ktoś. Bo nie dałem na Discordzie sobie prywatny, w sensie, żeby nic do mnie nie przeszkadzać. Dobra, także niszczymy sobie drewno. Niszczymy drewno. Zaraz nam powinno wystarczyć, a jak nie, no to sobie jeszcze trochę pościnamy siekierką. No i teraz tak, potrzebowałbym na razie zamieszkać w takiej skale mniej więcej. Ale tak. Więc na razie sobie zamieszkamy w skalę. No kurde. I w ogóle nie mam skina, dlatego że niektórzy, na przykład taki Motan, nie ma premki. I czekajcie. No tak, tylko Motan nie ma premki. Dlatego przez Motana nie mogę grać. Nie możemy grać po prostu na serwerze premium, jak widzicie. I będzie bez skinów granie. Ale to nie wiem. Jak Motan sobie kupi premkę, możecie mu tam, nie wiem, donate dawać. Chociaż nie wiem, czy on ma cokolwiek takiego na kanale. Ja sobie zrobię teraz kilofik. Bo on sobie tam jakąś premkę z tego co wiem kupił, ale to była jakaś ta z Tani Minecraft, co reklamowali, to była ta, co nie możesz zmieniać skina czy coś. Dobra, to tu będziemy mniej więcej na razie mieszkać. Zrobimy sobie kilof lepszy i zróbmy trochę patyków i zróbmy sobie kolejny mieczyk tym razem. Do obrony albo do zabijania zwierząt, żeby było jedzenie. Więc zrobimy sobie tak i na razie bym zrobił tak. W ogóle mogę coś skraftować z granitu? A, wypolerowany. To wiecie co, ja sobie to zrobię tutaj, jako taki, że mam prestiżową podłogę. To bym sobie zniszczył. To bym sobie zniszczył i zaraz się przeniósł do środka. No to tak, teraz tak. Właśnie tam na spawnie było żelazo. Jezu, zapomniałem o tym, tylko gdzie ten spawn był? Tam gdzieś, nie? Tam gdzieś był ten spawn. I odcinek nie wiem ile ma, bo zacząłem chyba 2 minuty po rozpoczęciu nagrywania, no to jakieś 3 minuty, jak zgadłem, to fajnie. Dobra, płyniemy. Płyniemy i zobaczymy, co będzie dalej. W ogóle tam też trzeba będzie odwiedzić, bo może jakieś diaksy będą. To jest też dobre, bo na razie nikt oprócz mnie nie grał na tym serwerze. Więc przydałoby się to nawet w tym odcinku odwiedzić. Bardzo by się przydało. Ale na razie zbieramy żelazo, którego jest 3. Dobra, już myślałem, że... Czemu są takie... Aha. Dobra, nie wnikajcie na te lagi. Serwer jest dobry, to nie wiem, czemu są lagi.
No w sumie na każdym serwerze czasem są lagi, ale to mniejsza. Bo serwer akurat mam wykupiony na jakieś 5 osób mniej więcej, w sensie uciągnęłoby. I raczej na jednej osobie nie powinno wywalać, więc tak jak było na poprzednim, tylko że na poprzednim nic nie zobaczyliście, chociaż nagrałem 4 czy 3 odcinki, ale oczywiście albo audio się nie nagrało, albo ekran się nie nagrał, albo, mój głos się nie nagrał, a na przykład mojego kolegi Rolexa, pozdrawiam cię, Rolex, mojego kolegi Rolexa się nagrał, a mój nie, no i to jest takie, no bardzo to lubię, nie? Dobra, schodzimy. Eksploracja, bo mogą być jakieś ciekawe itemki pewnie. Nawet co tak zejdziemy, chociaż żebym nie nadepnął. O właśnie, TNT będziemy mieć, dobre. Tylko jakby, dobra, nieważne. O, ME, mamy ME. Dobra, mamy takie itemki. Znaczy wiecie, później jakiś syf na pewno wywalę. O, ale mamy siodło. Ochrona przed pociskami 4, kurde, dobre denczanty. Piasek wezmę, chociaż nie wiem po co i tak będę mógł sobie zabrać. No i dobra. Kurde, nie wiem jak to się... O, dobra. No, czasem mi wychodzi, czasem nie. To jest takie... Nie, dziwnie to się robi. Czyli wszystko zebrane. Później się wywali jakiś syf. Czyli świątynia nie była zbyt dobra, chociaż mamy 2 złote jabłka, mamy zbroję dla konia, mamy ochronę przed pociskami, mamy 24 kości. No i nie było chyba nasz trojnik. I tak będzie na łuk. Albo na jeszcze coś innego. Moim zdaniem nie było aż tak źle. Więc... Nie polecam ci tu Rolex przychodzić, czy kto tu będzie grał, bo jest eksplorowana. Także no. Ale dobra, mamy 2 emeraldy. Szmaragdy, jak to się po polsku nazywa. Więc jest chyba okej. Okay. Jest chyba okej. Okay. Dobra. No to jak, idziemy. Po drodze jeszcze zabijemy parę świnek, żeby zaraz jak się przepaliło jedzenie. A ogólnie będę jeszcze później robił automatyczną farmę. Z wodą, która po prostu będzie spływać, ale to jak będę mieć więcej materiałów, jak będę mieć redstone'a, bo do tego chyba też redstone'a potrzeba do pistonów. Także na razie tego nie robimy i wracam do naszego domku i będziemy go sobie rozwijać, tak. Tylko pytanie, gdzie on jest? Czy nie wiem nawet, czy dobrą stronę idę, a to chyba gdzieś tam było. No zobaczymy, czy się kurczak wykluł. Fajnie by było takiego farta mieć. Co? Siema. XD. Ej, właściwie... Gdzie ja? Bo właściwie nie wiem. Gdzie ja? I naprawdę, ja nie pamiętam. Tam gdzieś ja chyba poszedłem, nie? Tam i za tą... No dobra, to chyba wiem. Jezu, ja już... Kurde, ten świat jest trochę taki na początku... O! Ho, ho! No to już mamy gwarantowaną farmę, powiem. I już jedzenia nie mam. Fest. Powiem, że zaskoczyło mnie takie szmary bajery. Dobra, jedno muszę zjeść, bo bez jednego po prostu się umrę. Się umrę normalnie. Wchodzimy. Już sobie podaruję zaraz to. I zrobimy sobie... Że tu będzie crafting, może nawet 2 albo 4 za niedługo i po tej stronie też, żeby to tak ładnie wyglądało. A na razie, jak nie mam drewna, to tak zostanie i potrzebujemy piecyk. Oczywiście nie mam tego. Więc sobie zbierzemy 8 na piecyk. W ogóle polecam zasubskrybować kanał, bo oczywiście będzie tutaj więcej, nie takie nudy jak są teraz, ale no na razie tak będzie. Ktoś do mnie napisał? Nie, myślę, bo mi powiadomienia z Discorda przychodzą. Nie mam węgla, drewnem pewnie muszę, nie? No to robimy deseczki i przepalamy. Wiem, że to strasznie szybko idzie, więc to mi na mało co utrzyma, więc idę zrobić siekierkę, to po pierwsze. Znaczy, kurde, to jest bez sens trochę. Będę na razie palił drewnem, no bo nie mam nic innego jakby. Och, nawet mi na siekierkę nie stać. A ja to jestem biedny, ha, 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 ha. Bier to z podłogi. Szybko. Pewnie już zgaśnie, dopóki ja przyjdę. Ale chyba bardziej się deskami upaca niż drewnem. Tak chyba. Tak mi się wydaje. O, glina. Może sobie od razu ten wieżowiec zbuduję, albo jakiś hotel z gliny. Ej,
Ale straszny lag był. Dobra, ja po prostu tylko i wyłącznie potrzebuję na ten. Na przepalanie do mojego piecyka, żebym miał jedzenie, a nie umarł z głodu. Jak to było na kwadratowych metropoliach. Polecam. Dobra, wystarczy, nie wystarczy, bo to jest tylko 14, to będę mieć... Czy jakbym to wszystko przerobił, to już bym miał staka. Po ścięciu tego drzewa. Ale nie chciałbym chyba wszystkiego dawać w to. Dobra, pół staka najwyżej. Coś takiego zrobię, przetworzę. Dobra, no 20. To ja nie wiem, czy to jest dobry ten. Dobra liczba. No, ale dobra. Trudno się mówi. Kurde, noc się robi, ja nie mam nawet łóżka. No bieda w kraju, bieda w kraju. Zróbmy sobie drzwi. Tak, o. Nawet drzwi. Trzy pary mam. I tu będzie dom pana burzy, normalnie tak. O, nawet mi starczy z tych desek. Kurde, deski są wytrzymałe strasznie. Ale dobra, mamy zapas drewna, to sobie zrobimy podwójną skrzynię, bogactwo. O kurde, nie starczy mi. Teraz mi powinno starczyć i ju. Mamy. No ja mam pochodni. A nawet jedna by mi wystarczyła, bo... Dobra, weź przepal to i ja sobie zrobię pochodnie. Bo jak ja będę trzymał, to nawet mi będzie widoczne. A z tego powinno być 4 pochodnie, więc... Więc to nie ma znaczenia, no. Dobra. Robimy sobie pochodnie. Nie wiem, czemu do craftingu wchodzę, żeby zrobić pochodnie. Mniejsza z tym. Patrzcie, jaki fajny. Jak podchodzę, to mi się zaświeca normalnie w łapie, nie? Fajne to bajery z roku... No chyba 2000 coś. Dobra, nieważne. Ja sobie tu ogarnę trochę tą bazę. Mini. Mini baza taka fajna, nie? Ja tam lubię mini bazę. Będzie fajna. W ogóle mam jedzenie? Mam, pewnie, że mam. Dobra. Mamy jedzonko zjedzone. Przydały się te berfsztyki swoją drogą. Dobra, mamy coś w stylu... No nie wiem, co to jest w sumie. Zrobimy sobie skrzynki, które mam w ekwipunku, IQ 700. Wykopiemy sobie na nie tu miejsce, na te piękne skrzynki, do których dajemy syf i na niektóre dobre itemy. Takie jak taka książka. I na tym serwerze, tak, na tym serwerze, uwaga! Chciałem zrobić to, że się klika tym drewnianym klofem, ale nie zrobiłem tego. Fajnie, nie? No. Po prostu mnie to tak cieszy, bo dałem... Nie wiem, czy tam się opłaca iść. Dobra, rano idziemy po fajną bardzo rzecz. A tymczasem pokopiemy może trochę. Zrobimy sobie pokoiki. O, to będzie dobre. Tylko trzeba tu dobrze obmierzyć. Zróbmy sobie taki styl fajny. Mam dużo granitu, swoją drogą. Możemy podłogę z granitu zrobić. Jak się to robiło? Dobra, nieważne, nic nie widzieliście. Mamy 20 granitu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A tu mamy jeszcze granit. O kurde, to ja to wykopię całe i zrobimy sobie z tego podłogę. To będzie dobra. I sobie później stonem zamurujemy czy coś. I ja myślę właśnie, żeby zrobić z takich podstawowych surowców, na przykład ściany w tym domu. W sensie na przykład nie z takiego kobla, tylko że... Z tego wykopanego bruka, tak po polsku powiem. A tak to jest cobblestone. No. Wykopmy sobie cały granit. Cały granit. Sorry, że taka cisza. Wysłowić się nie umiem, jak zawsze ja. Przetwórzmy sobie to na fajne, mistrzowskie. O, 52 i w ogóle potrzebuję nowy kilof. Już myślałem, że nie mam i będę musiał teraz na szybko kopać. Zaraz mi się ten zniszczy. I swoją drogą wezmę jedzenie. Tak. I to dajmy do przepalania przez 4. Nie, no, przez 4 deski to nie da rady. Jeszcze jedną musimy. Masz. Dobra, niech się przepala. Może da radę, może nie. To trzeba będzie kiedyś zrobić. A przez ten czas ja bym poszmerował sobie na razie z podłogą, bo na razie nie mamy zamiaru budować wieżowca, dopóki nie mamy dużo kobla. Więc na razie to tak zostanie. I przyda się krowy zrobić, w sensie stado. Żeby zrobić sobie później biblioteczki, jakbym miał enchant.
Dobra, wypełnimy sobie to podłogą. Piękną podłogą, swoją drogą. To wykopiemy. I jeżeli bym miał coś w stylu... Jeżeli bym miał coś w stylu plugina, który blokuje fantomy, to bym z chęcią to dał, ale nie znam takiego pluginu. Więc fajnie, nie? Się składa. Dobra, zróbmy to tak. Na chwilę to rozwalę. Wszystko będzie dobrze. O, i od razu lepiej. A komu to szkodzi, nie? Żeby sobie taką chatę zrobić z kobla. Fajna. Może trochę widać, ale jeżeli to tak zabudujesz... Tu weźmiesz sobie tak, tak, tak i może tak. No dobra, wygląda to teraz sztucznie, ale jak to zarośnie, tu będzie trawa, to będzie wyglądać jak kwadrat, więc nie najgorzej. Dobra. Moja chata wygląda coraz lepiej, szczególnie, że jak będę mieć cobblestone, to będzie to coraz ładniej wyglądać. To odłóż, może sobie kwiata dam przed dom. O, pozbieram kwiatki. Będzie git. Dobra. To teraz tak. Co ja bym chciał zrobić, bo za niedługo chyba się czas kończy trochę. Jak to zabrzmiało, jak w jakiejś bajce czy coś. Dobra, nieważne. Weźmy patyki, zróbmy kilofik. I idziemy w następnym odcinku na... No dobra, wiecie co? Nie wiem, czy robić... dobra, zrobię dwa na zapas, bo na przykład w Metroplayach było tak, że ja się rozwinąłem masakrycznie i później było, że nie wiem, że jestem jakimś hakerem, omnibusem czy coś. Więc w tej serii nie będę tak robił i to bym chciał dzisiaj już wrzucić, ten co nagrywam, jeżeli to widzicie w piątek, dnia 15 listopada, to znaczy, że 2019, jak ktoś to oglądał kilka lat później, choć w to wątpię. Chociaż nie aż tak jest to nieprawdopodobne, ale powiem Ci Wam, no dobra, chciałam się kiknąć XD i kichłem. Poproszę na zdrowie w komentarzu. Dziękuję z góry. Zróbmy sobie tak. Wykopię sobie tą ścianę. Jak sobie to zrobię, to będzie chyba koniec odcinka. Bo z tego, co widzę, to trochę... Też render będę mieć długi, bo a ja nie lubię długo renderować, więc wiecie, o co chodzi. Zrobimy sobie tutaj takie pomieszczenia, nie? Tu takie pomieszczenia będą i będzie się do nich po prostu wchodzić, nie? To samo będzie tutaj. Na przykład tu będzie się wchodzić, nie wiem, do kopalni, albo tu będzie do wind się wchodzić, tu będzie, nie wiem, gdzie, do sypialni może tu, a tu będzie enchant. O, to będzie bardzo ładnie wyglądać. I coś takiego, i sufit też z kobla. No i patrzcie, jakie to będzie fajne, nie? A na przykład pokoje już sobie zrobimy, nie wiem, z andezytu albo w ogóle z drewna. O, z drewna będą ładne pokoje. Więc powiem, że domek taki ładny, powiem szczerze. Na razie nie jest taki aż bardzo zły, jakbym myślał. Jak nam nie starczy diorytu, czy tam co to jest? To jest dioryt? Wypolerowany granit. A to się chyba dioryt nazywa. Nie, dioryt to było jeszcze coś innego. No to granit po prostu. No to po prostu pójdziemy na poszukiwania, nie? A to trzeba zniszczyć, żeby się zrobiło dobrze. Tu już niech sobie samo wyrośnie naturalnie, XD. I patrzcie, jeb. To też niech się naprawi, czy coś. Już. No, nie jestem mistrzem budowania, więc ciężko mi powiedzieć, czy dobrze wszystko zrobiłem, ale... A w sumie daj tu polnie, żeby mi się moby nie rozpiły, tu też. Dobra, tu już nie mogę dać, bo... Ale jak będziemy mieli węgiel, to z chęcią dam. No nie starczy mi niestety czasu, chociaż mogę zrobić ten... Dobra, 25 minut, już mamy 5 minut, więc od razu tutaj idę... Idę sobie od razu do wioski, żeby zobaczyć, co mnie czeka. Czy będzie po prostu warto grać na tym save'ie. A powiem, że jak generowałem, w sensie ja tego save'a nie znałem. I wiecie, jak to wyszło? Ja chciałem sobie jakiegoś fajnego save'a, żeby... Co to było? Creeper? Chciałem... O, mam łóżko, to fajnie. Chciałem sobie jakiegoś fajnego save'a ogarnąć, w sensie przed odcinkiem, to było wczoraj jeszcze chyba, czyli czwartek. Jak to wrzucam, nie wiem, kiedy wy to widzicie, więc ciężko mi powiedzieć, wy sobie sami możecie obliczyć. Kurde, teraz strasznie te creepery. Dobra, może nie strasznie, ale dobra. Wracając do rzeczy. Ja sobie będę tu brał łupy w ogóle do plecaka XD.
Siema, możesz handlować? To łóżko jest zajęte. I ty też nie chcesz. No to psik mi stąd. Znaczy ja stąd idę. Nie lubię cię. Słyszysz? Idę. Pa, pa. O, będzie na chlebek. O, a ty coś sprzedajesz? O Jezu, ale mnie mlaga. 9. O, powiem, że... Ej, ja bym ciebie mógł wziąć na ten... Ej, właśnie, przecież z wioski da się chyba transport... To mógłbym sobie przetransportować i... Ej, dobra, to jest dobre. W następnym odcinku to robimy. Transportujemy jak nic. W ogóle fajne, sympatyczne domki tu są w tych nowych wioskach. Takie fajne. Tu nic nie mam, tylko łóżko. O, i ty mi jesteś potrzebny. Jakby ty byś miał torpedę. Jezu, jak ty byś miał... O, tylko potrzebuję kogoś, kto sprzedaje jakby... Nie, dobra, ja to muszę zrobić w następnym odcinku. Transportujemy villagerów. Okej? Okay? Po prostu tylko nie wiem właśnie, jak ich przetransportować. Bo ciebie jak mam cię... nie wiem, ziemniaki chcesz? Chcesz? Chodź. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak ich... Łóżkami mogę ich przetransportować, w sensie, bo oni śpią. Zniszczę wszystkie łóżka i będę jednego na przykład właśnie tego, bo z nim się nie da tradować, bym mu później u mnie w domu gdzieś pulpit postawił czy coś. I dobra, to by było dobra. To by było very nice. Ale powiem, że ta wioska mi się coraz bardziej podoba. A ja to zbieram sobie dla chlebka, to chyba każdy wie. Dobra. Zaraz będzie chlebuś, nie będę głodował. Co ważne. Właśnie, ja bym te dwa kwiaty potrzebował, przed domem sobie postawię. Muszę jeszcze poszukać... co to jest? Kot? Kurde, kota znalazłem. O, to mi jest potrzebne, dziękuję. O, z góry, dziękuję wam wiosko. Bo przyda mi się to naprawdę do enchantu, nie? Nie obrazisz się? Dzięki, mordo, wiedziałem, że jesteś taki. A to jest pewnie tego, o nie, to jest, dobra, nieważne. Ej, oby miały na przykład tam full enchant na górze, nie? To by było, no dobra. A już marzenia się pojawiły w głowie. No niestety, świat nie jest taki piękny, jakby się chciało. A w ogóle to jest taka skarpa, jakby, chciałbym się jakby jakiś wiesiek z tego spadł i się zabił. Dobra, nieważne. Dobra, zaraz kończymy. Zaraz wrócę do domu i będziemy, albo nie wracam i po prostu... O, dobra, to ja się traduję z tobą, typie. Nie chcę tych chlebów. O kurde, to ja się z tobą trochę potraduję, nie? Oj, Niku. Ej, dobry ty jesteś. Dobra, idę se poszukać tego typa z biblioteczkami i od razu będę mieć trochę enchanta. Jak będę mieć. Kurde, to nie ty. Teraz pytanie, kiedy ja go znajdę, bo to był ten... Ja wiem, jak on wyglądał, ten taki... To jest... Co ci się dzieje? A, on się ulepszył. I właśnie, zabiorę sobie to. Jakbym miał mieć farmę tych, to ja sobie to zabiorę. W ogóle, no dobra, myślałem, że to nie wypadnie. Kurde, nie wiem, bo chciałem znaleźć tego, co tam sprzedawał te biblioteczki, żeby sobie kupić. Już bym miał naprawdę dużo tych biblioteczek do enchantu. Gdzie ty jesteś? I kurde, bo ja z tego, co widzę, ja bym mógł sobie dużo tych biblioteczek kupić, nie? Tylko pytanie, gdzie on poszedł? Chyba, że on się zepsuł, bo ja mu ten zniszczyłem. O nie. Ej, dobra, to po prostu sobie jakiegoś innego zamienię, bo mam pulpit. Ej, wy. Gdzie oni są? No chodź, jakiś zwykły villager, no tak jest trudno. Nagle mi wszyscy uciekli tam na górę, nie? To jest mistrzostwo po prostu tej gry kochanej, nie? Dobra, zaraz się kończy po prostu czas, więc... Sorry w ogóle, że mam wioskę, rozwalam. Masz? Oczywiście, że nie masz, rozwalam ci to. Kurde, siekiera by się przydała. No po prostu nie. Dobra, będę ręką to rozwalał. Nie dla psa. Kolejne. No ej! A, dobra, uznał tego baga. Już mi mówił o tym. No, kurde, czemu się nie... O! No i masz biblioteczki. No i to mi się podoba. No i to mi się podoba. Klątwa znikania. Nie, to nie chcę. Ale ty tu zostań. Dobra. Czekaj, ja cię obuduję. O! No nie idź sobie, idź! Dam ci nawet łóżko, nie idź. Kurde, jakbym mógł noc ustawić, to bym sobie ustawił. Tylko żeby mi tu zostało. A ty będziesz mieć tu swój domek na razie i będziesz sobie... No, nie uciekaj mi, tylko tu zostań. Jakie trudne polecenie, nie? Nie, mam ziemię. Na razie ja ci zrobię dom z dirta. Powinien ci się spodobać, nie? No i dobra, na razie nie wyjdziesz. Tylko jakby cię creeper atakował, to mów, nie?
ale nie powinno tak raczej być. Bo, a właśnie, bo on... Nie wiem, czy on nie znika, ale chyba oni już nie znikają. Chociaż nie wiem. Bo na przykład mojemu koledze zniknął. Więc jak graliśmy sobie survivala takiego, to mojemu koledze by mówił, że zniknął, ale no nie wiem. Może mu zniknął, może nie. Dobra, mieszkaj sobie tutaj i ja tu przyjdę po kolejnej biblioteczki, jak będę mieć emeraldy, okej? Okay? A właśnie, nie, ty nie sprzedajesz emeraldów. Dobra, to ja po prostu idę do tego Wiesia. No i chyba kończymy odcinek, bo u mnie już jest 26, a właśnie pozbieram sobie te dzięki. A nie, bo on musi mieć z czego tego. Dobra, to sobie posadzisz, nie? Placek dyniowy, to ja się czekam, ja se kupię trochę. O, dzięki. One dużo jedzenia odnawiają, więc se wezmę. Dynie mam. Dobra, słuchaj stary, biorę od ciebie to. A, już więcej przy nic nie mam. To siema, ja idę zbierać, zaraz przyjdę. Ała. Ale powiem wam, że naprawdę się mogę dorobić tych biblioteczek dzięki tym typom. Jedyne co ja tak naprawdę chcę, to enchanty dobre od tych villagerów, nie? Tak to easy, nie? Ta giera. Bo, znaczy dobra, w pierwszym odcinku nie będę mieć tylko i wyłącznie enchantów, że się tym nie zająłem. A jeżeli bym chciał iść do kopalni, ewidentnie, to moim zdaniem dałbym radę po prostu cokolwiek innego XD zrobić. O, węgiel, wungiel, czarne kloce, jak to mówił LJ w Jaskiniowca, ten czymś XD. Wracając do rzeczy, rzeszy XD. Dużo tego mam, więc mogę sobie to kupić, a zaraz sobie jeszcze pozbieram. Ale tak co, ja bym sobie mógł z tego staka chlebów zrobić, kurde. To wy naprawdę tu macie bogatą wioskę z tego, co widzę. I wcale was nie okradam. Nie, to nie jest okradanie, tylko to jest pożyczanie, okej? Okay? Kiedyś wam to od... Nie, dobra, nie będę was oszukiwał. Nie oddam wam nigdy tego. Ale przygotujcie... Pewnie kiedy będziecie mieć coś takiego, że przyjdzie jakiś biznesmen, kurde, i powie tak. I w ogóle ja tego nie zebrałem, bo... Aha, to był drugi. Bo mi się wydawało, że to w tym samym miejscu. Idę do ciebie się tradować, typie, bo mam 17 M, a to są nawet chyba 6 bibliotek. Czekaj, gdzie ten typ ma chatę? A, tutaj go za... Dobra, siema. Mogę kupić biblioteczki? Spoko. Wiedziałem, że mi dasz, no. I mam teraz 9 biblioteczek, czyli mogę sobie... Czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, plus jeszcze to. To ja prawie mam full enchant z tego, co widzę. O kurde. Ale to jest naprawdę dobry początek, jak na... Przecież... Kurde. Ja to mam w 30 minut, dobra. Prawie 30 minut. Patrzcie, jaki początek sobie zrobiłem. Jeżeli masz wioskę tak naprawdę z takimi villagerami, bo to jest 1.14, 1.14, 1.14, no to wiecie. Wiecie, o co chodzi. Dobra, ja... po prostu możecie sobie taki start zrobić, że to jest... Niewiarygodne. Dobra, bierzemy łóżko, wcale was nie okradam. Nie. A ty sobie tam, wiesz, co oni robią? A, szepczą do siebie. Fajnie. A ja wracam do mojej hacjenty i dam sobie od razu łóżko do mojego pięknego pokoju, którego nie mam. I robimy go w następnym odcinku, więc subuj, lajkuj, komentuj. Ja się z wami oczywiście pięknie żegnam. Znaczy w sumie to prosiłbym was, żebyście zostawili tego łapeczka, wiecie czemu? Bo ogólnie będą fajne rzeczy na kanale, takie jak właśnie taki survival, jeżeli byście chcieli jakieś inne gry typu Fortnite, nie wiem jakie, pisz po prostu, jeżeli będzie dużo, powiedzmy, czegokolwiek, nie wiem, jakichś spamów, że dawaj tą grę, no to ja mogę ją nagrać, nie? Więc, znaczy dobra, w większości, okej? Okay? Jeżeli będzie, nie wiem, dużo kosztować czy coś w tym stylu, albo nie będzie po prostu dostępna jako hack, nic nie mówię, no to wiecie, o co chodzi. No to wtedy raczej nie nagram. Ale jeżeli na przykład, nie wiem, jest dużo hype na, jakiś hype na grę, powiedzmy Fortnite, to jest darmowa gra, to mogę sobie w nią zagrać, szczególnie, że jestem w nią nawet dobry, no nie? Dobra, nie przedłużam tego zakończenia. Subskrypcja, łapeczka w górę, jeżeli oczywiście chcecie. Ja się z wami żegnam do kolejnego odcinka. No i co? No i siema, L320.